Akcja Paczka dla Zwierzaczka to taka akcja, którą organizujemy tutaj na Białołęce. Już to jest nasza 6. edycja. Pierwsza była w 2018 roku. To akcja, którą wymyśliły 3 grupy takich społeczników białołęckich. Wspólna Białołęka, Białołęka Platforma Sąsiedzka i moja Białołęka. Bardzo fajna akcja. Uważam, że należy pomagać. Ja na szczęście, ja pomagam od wielu, wielu lat i nie potrzebuję konkretnych akcji, robię to dosyć regularnie. Natomiast cieszę się, że czasami właśnie są takie inicjatywy, które mobilizują ludzi, więc uważam, że każdy powinien pomagać, ale przydatne są takie akcje, żeby właśnie tak przypomnieć, że są osoby, czy są zwierzęta, które potrzebują pomocy. Bardzo uwielbiam takie akcje, paczki dla zwierzaczka, to jest coś niesamowitego, bo musimy wszyscy się razem zbierać, pomagać zwierzętom, bo one niestety sobie same nie poradzą. Myślę, że szczególnie dziś jest bardzo ważna. Zdaję sobie sprawę, że wszelkie organizacje charytatywne, schroniska ze względu na sytuację, na to, że ludzie nie mogą bezpośrednio jakby uczestniczyć i wspierać, to po prostu mają trudniej, więc z chęcią się do tej akcji dołączyłam, szczególnie, że sama mam psiaka, wprawdzie nie ze schroniska, ale bardzo kochanego i zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie psy mają tyle szczęścia po prostu, więc jeżeli chociaż miską dobrego jedzenia mogę je wesprzeć, to jestem. Od zawsze staram się wspierać zwierzęta, może dlatego też, że wychowałam się w takiej rodzinie, gdzie miłość jest do zwierząt, bo od dziecka miałam i psy, i koty, i żółwie, króliki, węże i tak dalej, więc jestem po prostu tak wychowana, dlatego w momencie, kiedy tylko mogę pomóc zwierzakom, od razu w takie akcje wchodzę, ponieważ zwierzęta same sobie nie pomogą. Tak jak o tyle, ile ludzie są w stanie robić sobie zbiórki i tak dalej, to zwierzęta jednak, zwierzętom musimy pomagać, tak? Fajnie, że mogę tu być, fajnie, że udało się zebrać sporo karmy, no i że trafi do właściwych potrzebujących. Także kochani, klasycznie zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.